Jaki jest cel reprezentacji Finlandii w nowym sezonie? Nasz cel jest jak zawsze bardzo wysoki. Mistrzostwa świata w Sapporo to nasze główne zawody. Chcemy powtórzyć wynik z mistrzostw w Oberstdorfie. Chcemy zdobyć złoty medal. Wierzę w to, że uda nam się właśnie w Sapporo. Zabawmy się w typy bukmacherskie. Wymień pierwszą trójkę na koniec sezonu w Planicy. Difficult one. Trudna sprawa. Ahonen. Mawis and Kofler. Good for us. Dobrze dla nas. Proszę powiedzieć, jaki jest cel Norwegów w tym bardzo długim sezonie? Cel przygotowania do kolejnych igrzysk, znalezienie młodych skoczków, którzy będą w ścisłej czołówce oraz utrzymanie w wysokiej formie doświadczonych skoczków takich jak Ljokelseil, Rumoren, Petersen czy Bystøl. Ale chciałbym, żeby w tym gronie znalazły się też nowe nazwiska. Zabawmy się w typowania bukmacherskie. Wymień pierwszą trójkę Pucharu Świata na zakończenie sezonu. Wierzę, że będzie to sezon nowych zawodników, nieznanych dotąd. Może to być... Artu Lappi, nowy Finn, następnie Schlierenzauer z Austrii, Jakobsen z Norwegii. Oczywiście trzeba poważnie traktować takich doświadczonych skoczków jak Adam i Ahonen. Jaki jest cel twojej drużyny przed rozpoczęciem sezonu? Jak widzisz przyszłość? Trenowaliśmy i rezultaty w letniej Grand Prix były niezłe. Było kilka bardzo dobrych konkursów i wyników. Zamierzamy w pierwszych zawodach spokojnie skakać, żeby dwóch skoczków było w pierwszej 15-20. I to byłoby dobre. Moi zawodnicy są dobrze przygotowani, dobrze prezentowali się latem i osiągali dobre wyniki. Zobaczymy. Załóżmy, że idziesz do bukmachera. Wytypuj proszę pierwszą trójkę na zakończenie sezonu. Oczywiście będzie to Małysz. Możecie postawić na niego 100 euro. Pozostali? To bardzo trudna sprawa. Widziałem Małysza w letniej Grand Prix. Jest świetnie przygotowany, prezentuje się znakomicie. Ale co do reszty, to nie potrafię powiedzieć. Jak się czujesz przed sezonem? Jaki jest cel twojej ekipy? Czujemy się bardzo dobrze, ciężko trenowaliśmy w ostatnim miesiącu, mieliśmy udaną letnią Grand Prix. Nasz cel? Mistrzostwa świata w Japonii. Mistrzostwa są dla nas priorytetem. Zobaczymy. Chcielibyśmy zdobyć złoty medal w drużynie, a potem przygotować się do Igrzysk Olimpijskich. All our best to get a medal in Japan too. Zabawmy się w typy bukmacherskie. Jaka będzie pierwsza trójka w Pucharze Świata na zakończenie sezonu? Nie chcę mówić, kto to miałby być. Nie lubisz typować? Nie lubię. Nie będę typować. Mam w głowie tę trójkę, ale nikomu jej nie zdradzę. But I have the top threes in my mind and I don't want to tell them. So it could be just one. Jakie są oczekiwania skoczków szwajcarskich przed nowym sezonem? Mieliśmy udane lato, prezentujemy się dobrze, idziemy naprzód. Nasz zespół jest dobrze zmotywowany i z takim nastawieniem rozpoczynamy ten sezon. Myślę, że czeka nas wspaniała zima, dużo wydarzeń, będzie się działo. Mamy Sapporo i Puchar Świata. Ostatni rok był udany dla nas. Teraz postaramy się to powtórzyć, a może nawet trochę poprawić. Mamy więc bardzo wysoki cel. Będziemy się starać być jak najlepsi podczas Mistrzostw Świata. Ja jestem naprawdę szczęśliwy.
mając dwóch zawodników, którzy mogą zdobyć medal. I to są nasze obecne atuty. Zabawmy się w typowania bukmacherskie. Wymień proszę pierwszą trójkę w Pucharze Świata na zakończenie sezonu. Wow. Oczywiście mam nadzieję, że będzie to Kittel. W tym roku może jeszcze doskoczy Aman. Myślę, że będzie to także Małysz i niewykluczone, że Schlieren całe.